przed nami co-main event dzisiejszego wieczora. Łukasz Pokutyński kontra Patryk Wojcik, który właśnie melduje się w klatce. Patryk Wojcik jest reprezentantem Łomatora Ratibórz, legitymujący się rekordem jednego zwycięstwa i czterech porażek. Naprzeciwko niego Łukasz Pokutyński, reprezentant Bastionu Tychy, legitymujący się rekordem jednego zwycięstwa i dwóch, jednego zwycięstwa i dwóch porażek. Pomimo, że rekordy zawodników mogą na to nie wskazywać, nie ma co pochopnie oceniać. Naprawdę dwóch mega doświadczonych, solidnych zawodników. Może gdzieś tam ilość walki na to doświadczenie nie wskazuje, ale naprawdę od lat już są w tym biznesie. I dla odmiany jest to pierwsza zasada na walkach zawodowych, czyli 3 rundy po 5 minut. Dozwolone skrętówki, małe rękawice. Łokcie, kolana na głowę. Łokcie, kolana, dokładnie. Walka, prawdziwa walka na zasadach MMA. Tak jest. Oprócz tego warto wspomnieć, że walka jest w limicie umownym, tak zwanym catchweightie, do 73 kg. Sędzią ringowym ponownie podczas dzisiejszego wieczoru Łukasz Bosacki. Kiedy Łukasz Bosacki melduje się w klatce, możemy być pewni, że margines błędu będzie minimalny. Tak jest. Bardzo uznana marka nie tylko w Polsce, ale i na świecie, o czym już podczas dzisiejszej gali mieliśmy okazję w Polsce, wspomnieć. Na świecie oraz w Ameryce. Tak jest. W trzecim świecie. Gong rozpoczynający pierwszą rundę właśnie wybrzmiał w waszych uszach. O wiele większy fizycznie wydaje się Łukasz Pokutyński. Łukasz Pokutyński wydaje mi się wyższy, natomiast Patryk Wojcik wydaje się bardziej krępy, tak jest. Zobaczymy, czy będzie to miało przełożenie na siłę ciosu. Wymieniają lewe proste oraz lewe sierpy. Wewnętrznym low kickiem. Bardzo ładna próba prowadzenia, która zakończyła się z sukcesem ze strony Patryka Wojcika. Tak jest, chwila nieuwagi Łukasza Pokutyńskiego. Bardzo dobrze i bardzo pewnie wykorzystano. Dużo go kosztowała ta chwila nieuwagi, ponieważ Patryk Wojcik jest teraz w pozycji dominującej. Przytrzymuje swojego przeciwnika w parterze. Teraz poluje po duszenie. Podejrzewam, że będzie to próba duszenia Dars. No bo raczej duszenie gilotynowe z tej pozycji ma marne szanse. Tak jest, myślę, że z całym szacunkiem, ale jego krótkie, nabite mięśniami ręce nie predysponują. Ale przebił teraz chwyt i jest o wiele bardziej niebezpiecznie, ale był tylko ułamek sekundy. I właśnie myślę, że powinien skupić się na po prostu na ciosach. Tak jest, w tej walce dostęp dozwolone są już łokcie, które szczególnie właśnie z pozycji półgardy mogą naprawdę spore szkody wyrządzić i bardzo wygodnie gdzieś te łokcie z tej pozycji ładować. Rozpuszcza ręce Patryk Wojcik. Bardzo mocny prawy wylądował na głowie Łukasza Pokutyńskiego. Ale udało mu się ustabilizować pozycję, przytulić do siebie Patryka Wojcika i przeczekać ten trudny moment. Ale teraz widzimy. Lewy łokieć spadł na głowę Łukasza Pokutyńskiego. W sporych tarapatach jest Łukasz. Patryk Wojcik spróbował przejść do pozycji bocznej, ale nie udało mu się to. Wylądował w połowie gardy motyla, czyli jedna stopa Łukasza Pokutyńskiego jest na wewnętrznej stronie miednicy Patryka Wojcika. Widzimy w narożniku Łukasza Pokutyńskiego Marcin Held. Najnowszy nabytek organizacji KSW. Tak jest. Poza tym czarny pas w jiu-jitsu, więc myślę, że gdzieś z ust Marcina bardzo dużo wskazówek teraz. Patryk Wojcik teraz złapał bardzo solidnie szyję swojego przeciwnika. Najpierw złapał duszenie typu Dars, potem przypiął do duszenia gilotynowego, ale w końcu odpuścił i zdecydował się zająć pozycję boczną. I pozycja boczna również bardzo komfortowa, jeżeli chodzi gdzieś tam o tą pracę łokciem. Ale dość wysoko są biodra Patryka Wojcika, jak zwróć uwagę. Dawał dość sporo szans Łukaszowi Pokutyńskiemu. Próba tak zwanego, ale w grambirola i... Tak jest, i poszedł po dźwignię Balechanowej i błyskawicznie odklepał Patryk Wojcik. Wow. Piękna akcja. To było bardzo efektownie. Odwrócił pozycję z totalnego dominacji ze strony Patryka Wojcika. Przerolował się grambirolem, poszedł po Balachę na kolano. Tak jest, jeżeli chodzi o leglocki, no to chyba jedna z najlepszych renomowanych w Polsce. Tak jest.
bardzo wiele walk właśnie wspomniany przeze mnie Marcin Held tym sposobem właśnie wygrał. Ale zwróć uwagę, jaki spokój zachował w tym parterze Łukasz Pokutyński, pomimo tego, że Patryk Wojcik bardzo zdominował go od samego początku, tak jest. Wzywał go wielotem ciosów, Łukasz Pokutyński zachował spokój. Miały w tym pokrycie troszeczkę te moje słowa, które powiedziałem przed rozpoczęciem tej walki, że pomimo relatywnie niewielu walk na koncie, to ich doświadczenie jest ogromne, jeżeli chodzi o ten bardzo, bardzo fajny pojedynek, tak bardzo się to przełożyło na to ich wyrachowanie. Naprawdę godny co-main event. I naprawdę czasami, w mistrzostwie. Czasami łatwiej lepiej odklepać niż wiele miesięcy borykać się z kontuzją kolana lub stawu skokowego. Tak jest. No, oczywiście jest to kwestia sporna. Ten swój rekord w bardzo, no wręcz mistrzowskim stylu wyrównuje Łukasz Pokutyński. Od dziś 2-2 na jego koncie. Łukasz!